Hello, my YouTube friends. Ostatnio, słuchajcie, w komentarzu znowu pojawiło się pytanie, znowu pojawiła się prośba o strukturę the is, the are, czyli jest, znajduje się. Uczący nie mogą pojąć pewnej rzeczy. Słuchajcie, słowo the rzeczywiście znaczy tam, ale w strukturze the is, the are to nie ma nic wspólnego z tam. Nic, po prostu nic. The is, ewentualnie liczby mnogiej the a, znaczy po prostu jest, ok? Tylko to jest, ten nasz czasownik jest, ewentualnie znajduje się. Czyli na przykład na stole jest książka, ok? Na stole znajduje się książka. Więc mamy strukturę the is plus co plus gdzie. Czyli zaczynamy od the is, co, książka i gdzie na stole. Czyli the is a book on the table. I the nie znaczy, że tam jest książka na stole, jak często uczniowie myślą. Nie, to po prostu znaczy, że jest książka gdzie? Na stole. Więc ktoś zadał pytanie, jak powiedzieć, tam jest, nie wiem, na przykład kot. No to zgodnie z tą zasadą, że the is plus co plus gdzie, to na końcu powiem tam. A jak jest tam? No the. Czyli jeszcze raz muszę dodać the. I to nie jest, że jakieś, nie wiem, masło maślane czy coś. Akurat jest tam. Równie dobrze mogłoby być tutaj. I wtedy bym powiedział here. Czyli there is a book here. Tak? Tutaj jest książka. A tam jest książka? There is a book there. Czasami, a może nawet i często, Anglicy lubią dodać jakiś przyimek, żeby bardziej sprecyzować. Czyli na przykład, nie wiem, o zobacz, tam jest kot, tak? W sensie pokazuje na drzewo. Nie muszę dodać przyimka, ale mogę. Czyli mogę powiedzieć, o look, there is a cat there, tam jest kot. Ale z uwagi na to, że ten kot jest gdzieś u góry, to dodam przyimek up there. Czyli o look, there's a cat up there. Ktoś tam jest, na przykład, czyli mogę powiedzieć bez przyimka, czyli there is someone there. OK? I dodaję the, drugie the. Ale jeżeli ten ktoś jest na przykład w środku, to mogę dodać przyimek tym razem in. O, there is someone in the. Ktoś tam jest. Jeżeli to coś byłoby gdzieś dalej, bardzo często dodają over the. Czyli na przykład, dajmy teraz liczbę mnogą. There are a few cars over there. Czyli tam jest kilka samochodów. OK? Czyli pamiętajcie, the is, the a, znaczy tylko jest, nic więcej. Natomiast jeszcze czasami uczniowie mają problem w ogóle z diagnozą tej struktury, czy użyć the is, czy it is. Robiłem na ten temat filmik, link może wam wrzucę u góry i pod koniec. Pamiętajcie, że najprostszy sposób, według mnie oczywiście, możecie się ze mną nie zgodzić, ja tak uważam, najprostszy sposób to jest sobie zrobić zaprzeczenie w teraźniejszości w języku polskim. Zobaczcie, że my powiemy na stole jest książka i tu się wszystko zgadza, bo to znaczy jest. Natomiast w przeczeniu przechodzimy na czasownik mieć. Nie wiem dlaczego tak robimy. Czyli powiemy na stole nie ma książki, tak? W twierdzeniu jest książka, a w przeczeniu nie mówimy nie jest książka. Nagle przechodzimy na mieć. Na stole nie ma książki. Więc jeżeli macie problem, czy użyć there is, czy it is, zrób sobie przeczenie po polsku, tak? Przed chwilą było zdanie, tam są samochody. No to jak będzie w przeczeniu? Tam nie ma samochodów. Nie powiemy, tam nie są, tylko tam nie ma. Czyli znowu przeszedłem na czasownik mieć. Skoro przeszedłem na czasownik mieć po polsku, to znaczy, że to jest struktura there is, the are. Oni mają oczywiście tą samą strukturę i w twierdzeniu, i w przeczeniu. Czyli the are, że są samochody, i the aren't, nie ma. There aren't any cars over there. Ale tam nie ma żadnych samochodów. Dzięki, trzymajcie się.